Tanieje ropa na świecie i tanieją też paliwa na stacjach w Polsce. Najmocniej była aż o 9 groszy obniżyła się średnia cena autogazu. I aktualnie za to paliwo płacimy 3,90 zł. Chociaż warto zwrócić uwagę, że są regiony, gdzie cena ciągle utrzymuje się powyżej 4 zł. Ale mamy też miejsca, gdzie diesla można tankować za mniej niż 3,70 zł. Takie stacje też się zdarzają. Tanieje benzyna bez ołowiowa 95, tutaj 5-groszowy spadek do poziomu 4,09 zł. W dół poszły też ceny autogazu o 4 grosze do poziomu 1,91 zł. I ciągle na stacjach możemy spodziewać się dalszych obniżek. Wyraźniejsze powinny być w przypadku oleju napędowego, bo jeżeli patrzymy na hurtowe ceny diesla z początku grudnia, z początku stycznia i te, jakie widzimy obecnie, to jest to spadek o ponad 100 zł, więc ciągle przestrzeń do około 10-groszowej obniżki na stacjach jest. W przypadku benzyny w tym samym okresie zmiana wyniosła około 50 zł, ale tutaj są dużo słabsze marże, więc też możliwości, jeżeli chodzi o obniżki cen benzyny, są niewielkie i w najbliższych dniach nie spodziewamy się, aby ta średnia ogólnopolska spadła poniżej poziomu 4 zł.